Rozmawialiśmy już o Los Angeles Lakers, przejdźmy do wydarzeń bieżących, bo te wszystkich interesują chyba najbardziej. Rozpoczynamy od krótkiej albo trochę dłuższej zapowiedzi pierwszego starcia w finale, finał zachodu, Oklahoma kontra San Antonio. Greg Popovich kontra młode strzelby z Oklahomy. Ja, proszę Państwa, muszę przyznać szczerze, zajrzałem do poczty trenerowi Popowiczowi, znalazłem paczkę z napisem Westbrook, stop. Nie wiedziałem, co to jest, przyniosłem do studia. Doskonała sprawa, proszę zobaczyć. O, nie wiem, panowie, na nogi, na twarz, na ręce. Kto zatrzymał Westbrooka? To się nada, czy Popowicz ma jakieś inne pomysły, a to była tylko taka ściema pod publikę? Myślę, że Kawhi Leonard w tej serii będzie cały oblepiony takimi końcówkami i przy każdym dwutakcie będzie tak doklejał Russella Westbrooka, jak tylko będzie mógł. Natomiast poważnie, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. To zależy tylko i wyłącznie od tego przede wszystkim, co Kevin Durant będzie prezentował i czy Russell Westbrook, nawet jak będzie prezentował się dobrze, będzie w stanie sam jakoś działać, bo wiemy, no, że doskonale gra na tej pozycji i z Tony Parkerem na pewno będzie dobre widowisko, ten matchup. Mi się wydaje, że tu nawet chodziłoby o to, żeby nie zatrzymywać Westbrooka może. Może żeby mu pozwolić na jak najwięcej. Może żeby mu odbiło, żeby spisował. Zresztą Tony Parker już powiedział wczoraj, czy przedwczoraj, czy przedprzedwczoraj, nie wiem kiedy to poleci, że oni chcą atakować Russella Westbrooka. Była dyskusja na ESPN o tym, czy dobrze powiedział, czy źle zrobił. Ja myślę, że zrobił znakomicie, ponieważ jeśli Westbrook będzie się czuł w jakiś sposób zmotywowany, To lepiej chyba dla San Antonio, żeby był jeszcze bardziej zmotywowany, żeby mu jeszcze bardziej odbiło, bo jest graczem, którego ponosi. Myślę, że tematem numer jeden tej serii jest to, czy Oklahoma uda się zatrzymać San Antonio w obronie. I tak naprawdę od tego się wszystko zaczyna. To są dwa zupełnie różne zespoły. San Antonio gra zespołowo, Oklahoma gra no, koszykówkę sam na sam. To Miami nie gra tak jak Oklahoma gra, po prostu jeden, drugi, trzeci i zmieniają się cały czas. Więc to będzie starczy dwóch styli koszykarskich, gdzie San Antonio będzie utrzymywać ten rytm, a Oklahoma będzie grała takie rwane tempo. No ale oni potrafią eksplodować naprawdę w kontratakach i myślę, że ta seria może być bardziej zacięta niż wskazywałyby na to wyniki Oklahoma z San Antonio z ostatnich dwóch lat, bo tam było 5-1 dla San Antonio. I myślę, że ta seria będzie bardziej zacięta przez to, że właśnie są te gwiazdy Durant, Westbrook. Ale co powiedzieć więcej, to starcie dwóch zupełnie różnych ideologii, jeśli chodzi o styl gry. To jest stara NBA, jeśli można tak powiedzieć, San Antonio, zespołowa gra kontra te nowe gwiazdy, dynamity w łydkach, w kolanach, gdziekolwiek. Poza tym infrastruktura bardzo podobna San Antonio i Oklahoma. Sam Presti, Clay Bennett, Cunningham. Tak, oni wszyscy pracowali w San Antonio. Dokładnie. Więc to jest w zasadzie taka druga organizacja, która i powstała na modłę. I praktycznie wzorują się na tym, no co to dużo kryć, no dużo wzorów jest. Może nie tak bardzo defensywnych, ale dwie najbardziej efektywne ekipy w NBA. Bardzo niedaleko siebie na posiadanie. Tak, ale to jest naprawdę, to jest zupełnie, to nie wiem, to jest jak ktoś, kto ma średnią 5-5, przychodzi pogadać, kurczę, do baru z kimś, kto ma 3,5. No tak Oklahoma czasem naprawdę wygląda. I wygrali z Lakers, dlatego że Lakers nie wracali się do obrony zupełnie, bo są ciężcy, wysocy, a tu będzie trochę inaczej. San Antonio będzie szybsze przede wszystkim. I nie wiem, czy Oklahoma zatrzyma pick and roll Tony'ego Parkera. I myślę, że o to też chodziło Parkerowi, gdy powiedział, że będą atakować Westbrooka, bo Westbrook czasem po prostu 45 punktów, broni. 9 asyst, z żadnej straty w lutym, także to spotkanie daje dużo do myślenia Westbrookowi i myślę, że na pewno o tym będzie pamiętał w tej serii. Mówimy tutaj o dwóch stylach. Dobre porównanie z tym kolesiem, który ma średnią 5-5, przychodzi do baru, ale w barze się nie dyskutuje o filozofii, tylko o panienkach i o tym, żeby pobić następną dlatego kolejkę. Wydaje mi się, że będzie zacięta właśnie seria bardziej. No właśnie, ale to jest pytanie. Jeżeli mamy tak dwa takie zespoły kompletnie różne, kompletnie o innym stylu, z waszego doświadczenia wielu, wielu lat oglądania basketu, w takim starciu, kto jest, bo nie można powiedzieć, że to jest 50-50, w sporcie nic nie ma 50-50, 50-50 to jest moneta, tak? Zawsze jest tak, że jakiś zespół ma przewagę. Patrząc z mojej perspektywy, wydaje mi się, że jak ktoś umie grać w koszykówkę, tak jak San Antonio potrafi, przeciwko zespołowi, który jest atletyczny, ale z tą koszykówką ma troszkę problem zespołową, to jednak San Antonio jest dla mnie 50+1, bo w końcu gramy w koszykówkę, a nie w skok wzwyż, w dal, w bok, w dół. Waszym zdaniem? Wydaje mi się, że więcej nawet są większe szanse na San Antonio, ale też ja mam taki problem z San Antonio, czy San Antonio będzie potrafiło wytrzymać ten napór atletyzmu, napór na deskach, napór na tablicach, czy wytrzymają
No, Oklahoma myślę, że któryś z pierwszych meczów San Antonio wygra. I zobaczymy, jak San Antonio odpowie, bo tak naprawdę oni nie odpowiadają cały czas. Oni mają bilans 43-4 w ostatnich 47 meczach z Tonym Parkerem na parkiecie. I pamiętam mecz z Lakers, który przegrali bardzo wysoko, ten pierwszy mecz, Bynum ich zdokautował na deskach, miał 30 zbiórek i tam wyglądali troszeczkę, ja nie użyję, ale Larry Bird użył tego słowa w stosunku do Indiany, wyglądali troszeczkę soft. To jest świetny zespół, ale cały czas zastanawiam się, jak odpowie na takie pierwsze uderzenia. Oklahoma jak nikt inny potrafi wyprowadzać właśnie takie ciosy, takie 8-0, 9-0 w dwie minuty. San Antonio jest mądrzejszym zespołem, powinno wygrać ten mecz, tą całą serię, no ale Oklahoma jest taką niewiadomą. Wielką, myślę. Do tego wszystkiego, co powiedział Maciek, jeszcze jest sytuacja tego, że San Antonio tu było, wie jak iść tą drogą i no po prostu to jest jedna z najbardziej wygrywających organizacji chyba, nie wiem, w sporcie w ogóle, na świecie. Ale też jeszcze mi się wydaje, że będzie dużo koszykówki takiej niskiej, że Durant będzie grał na czwórce i to będzie sposób Oklahoma, żeby troszeczkę zmienić te ustawienia w San Antonio. Bo tak naprawdę San Antonio, gdy Durant będzie grał na czwórce, to nagle okazuje się, że San Antonio musi trochę zmienić swoją całą taktykę, że nagle ten debiutant, Kawhi Leonard, też będzie musiał zostać przesunięty na czwórkę. Oni tak nie grali w tych playoffach zupełnie, w pierwszej, w drugiej rundzie. I czuję, że Scott, tu będzie dużo Nicka Collisona w tej serii, mało Kendricka Perkinsa, który jak był przydatny i ogromnie bez niego nie przeszliby Lakers, tak mi się wydaje, bo po prostu dawał tą siłę na zasłonach. A Oklahoma jest atletyczna, szybka, ale brakowało tej siły dwa lata temu trochę. I tutaj Perkins będzie nieprzydatny, będzie wyciągany od kosza daleko, więc zobaczymy, jak to się tutaj potoczy. Jak kto lepiej wykorzysta swoje błędy. Jest jeszcze jedna... Jedna jeszcze ostatnia rzecz. Wiem. I jeszcze będę mówił o Szwajcarach. Zamiar złego. Będę mówił o Szwajcarach. Tak. Tabo Sefolosza jest taki gracz, znany ci z Chicago Bulls. Oczywiście, choćby, tak. Sprzedany tam za nic, za taśmę. Za taśmę i za pasową do stara. Tabo Sefolosza gra w pierwszej piątce Oklahoma i on tak naprawdę nie ma żadnego rywala w pierwszej piątce San Antonio. Danny Green, ano... A jeśli to wyszedł na rezerwę. Piotr Szczotka był kapitan reprezentacji polskiej. Tak, ale on nie będzie... Tabo Sefolosza ma się na kim wzorować, tak? Tak, tak, nie? Bo, że nie ma tutaj, wzory, że nie ma rywala tutaj dla siebie, którego mógłby kryć przez te pierwsze 6 minut. No bo marnuje się na Danim Greenie, tak? Nie wiem, czy, no będzie się marnował. Ale na jeśli Greenie. wystawią go na rezerwę, no, to będzie grał z Manu Ginobili. Będzie dokładnie. Lepiej, tylko że zwykle trenerzy nie robią takich usprawnień na początku serii, tylko robią je jak będzie 3-1 dla tak. San Antonio w tym wypadku, więc będzie 2-0 dla San Antonio. Albo boją się Hardena albo Cooka w pierwszej piątce, tak? James Harden, Manu Ginobili. Ja nie wiem, czy to nie będzie najlepszy mecz. Dwóch leworęcznych, tak. W tym sezonie. Rezerwowych, super.